Great. We're just in time. Dad sent us tickets for this train, and he wrote a note that we should leave immediately. I still can't believe that we had to put off our wedding for this trip. And I already got you a gift. Just a little souvenir. A phoenix. They say it brings good luck. Ah, thank you, sweetie. Don't worry, we'll visit my dad and come right back. Everything will be fine. It's time to go. The train is leaving. Cześć, witajcie, z tej strony Helfi i witam was w nowej grze, w nowej serii. Jest to coś z Mroczne Grzechy, coś takiego. W każdym razie to będzie tytuł filmu, ja już teraz nie pamiętam, jaki to jest dokładnie tytuł, mimo że przed chwilą go widziałam. Dlaczego gramy w tę grę? To jest gra typu point and click. Ja nie mam doświadczenia w takich grach i poza Różową Panterą i Wackami to nie grałam w takie gry. Więc weźmiemy sobie poziom podstawowy za chwilę. Druga sprawa to jest taka, dlaczego zdecydowałam się na taką grę? Ponieważ ostatnimi dniami nie mam czasu praktycznie w ogóle, bo albo jestem na uczelni, albo zaraz po uczelni lecę do pracy i tego czasu naprawdę mam bardzo mało. A takie gry to są takie, podejrzewam, jak już gram sobie chwileczkę, to tutaj na początku będzie takie zero zaskoczenia, bo już grałam. Więc te gry są takie dla odprężenia, że ja się nie muszę wysilać, o Jezu, temu chodę muszę strzelić czy coś, nie, to będzie takie bardziej na luzie. Już mam kilka takich gierek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie wiem z jaką częstotliwością będą się pojawiać odcinki, zobaczymy po prostu jak będę miała czasu. A tymczasem, powtarzając się, weźmiemy poziom podstawowy. A tak swoją drogą, ono za pierwszym razem jak ją zobaczyłam tam na filmiku, to tak mówię, Khaleesi! Tak, bardzo podobna jest. Etanie, co twój ojciec napisał w swoim liście o otwieraniu walizki od niego? Proszę, przeczytaj mi go jeszcze raz. Kliknij tutaj, aby przeczytać. Tak. Drogi Etanie, przyjedź proszę jak najszybciej do Cydrowych Wodospadów. Załączam dwa bilety kolejowe, jeden dla ciebie i drugi dla Claire. Wysyłam ci również walizkę ze specjalnym przedmiotem w środku. Nie otwieraj jej, dopóki nie wyruszycie. Twój ojciec. Załączam zdjęcie Claire, dla Claire, dzięki niemu mnie rozpozna. Nie wiem, dlaczego to tak jest. Ale tak będzie. Swoją drogą dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym wam czytała tutaj te wszystkie, bo tego jest trochę sporo. Więc ja na przykład w głowie sobie czytam bardzo szybko, ale mogę czytać na głos jeszcze. W tym odcinku będę czytać na głos po prostu. To niepodobne do mego ojca, aby bez żadnych wyjaśnień prosić mnie o przyjazd. A właśnie, dokładną fabułę też będziecie mieli w opisie pod filmem, bo ja mówię tak nie do końca pamiętam, wiem tylko, że... Oni właśnie tak jak jest, że gdzieś jadą. Oj, co się z peski mi spadły. Tak, oni sobie gdzieś jadą. I coś się tam wydarzy. Coś się wydarzy, dużo wiem. Żeby otworzyć kasetkę, umieć na niej małego żółwia. Włożyłam żółwia do naszej walizki. Gdzieś jest klucz, znajdź go. Znalazłam. Wow, mam klucz. I ta walizka, w ogóle tak, to jest ta walizka, ale... Dobra. Otwórzmy walizkę. Cyk, cyk. Dobra, kliknij tutaj. To jest, że coś odkryliśmy. Znajdź przedmioty wymienione do ekranu i kliknij, aby je zebrać. Tak, to... Wiecie co, z tego co ja pamiętam, to... Ja to po prostu lecę z pamięci, bo ja to już robiłam, nie? Tak więc... nie miejcie mi tego za złe. Ale po prostu wiecie. Chociaż w następnych odcinkach to już nie będzie tak łatwo. To jest najlepsze 6, gdzieś to, a tu była dwójeczka. A tu 6, monety. Tutaj są, robak, aha, robak, co tutaj jeszcze? Jeszcze jeden motyl, tak? Tu jest motylek. I nad tym to ja nie wiem ile... O Jezu, telefon mi się rozładowywuje. Nad tym nie mam pojęcia ile ja siedziałam, żeby tego robaka odkryć, ale powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Znalazłeś żółw! Thank you! Dobra. Powiem wam, że to robiłam, a już tak do końca pamiętam. Dobra. Teraz będzie naciśnij łeb żółwia! Nacisłam. Oh
W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, tam pudełko było otwarte, a teraz ono znowu będzie zamknięte. Zaraz pokażę, jakie pudełko wam chodzi. Mi chodzi, nie? O, widzicie? Tutaj jest takie pudełko po prawej stronie, ono było otwarte. Widzicie? I pudełko jest zamknięte. Zobaczcie, tadam, magia. Tam boję się, zawołaj konduktora, może on wie, co tutaj się stało. Aha, i tutaj mamy sobie czytankę. To mi napiszcie, czy po prostu chcecie, abym to czytała. Jak chcecie, na razie sobie zatrzymajcie, to już czytałam. Tak, musimy tutaj. Skontaktuj się z konduktorem, cyk. I jebuć się rozwaliła. O nie, jeśli będziemy potrzebować pomocy, to nie będziemy w stanie skontaktować się z konduktorem. To powtórzenie takie. Dobra, teraz tu. Aha, mocna wstęga. Czyli musimy tutaj. Musimy znaleźć nożyczki. W ogóle zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy. Jakaś kukartka, list miłosny, cążki, grzebień, w ogóle widelce, spoko. Pinniczek. Tak się ostatnio zastanawiałam, jak wczoraj to sprawdzałam. Który to jest tak mniej więcej wiek i szczerze powiedziawszy nie wymyśliłam. Ale grafika tej gry jest bardzo ładna. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba. Dobra, to ja najpierw bym chciała przeciąć to. Cyk, cyk, cyk. Tutaj bym chciała tego szpatułka wziąć. Co ja jeszcze będę mam zrobić? Nic. Aha, tutaj chyba to już mam zrobić. Aha, w ogóle z tego dostaliśmy figurkę Claire. Ja chyba tam to niechcący pominęłam. Ciuch, 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 ciuch. Kot się na mnie patrzy dziwnie. Dobra, ja w międzyczasie sobie musiałam drzwi zamknąć, które mój kot otworzył. W ogóle na początku, tak jak widzicie, ja myślałam, że to jakaś syrena jest. Serio, byłam w 100% przekonana, że to jest syrena i będzie chciała nas uwieść. Claire, wszystko w porządku, nie mogę uwierzyć, że przeżyliśmy. Jestem cała, ale zaplątałam się w sieci rybackie. Uwolnij mnie, proszę! Okej, ona, zobaczcie, ona sobie jest tutaj. Muszę przeciąć sieci, aby uwolnić Claire. Tu mamy karteluszka. A tutaj. Jesteśmy blisko cedrowych wodospadów. Moglibyśmy użyć kolejki górskiej, by się tam dostać. Tutaj mamy tego karteluszka, musimy dać. A właśnie, bo tu mamy nowy ten. Tu mamy historię, co się dzieje, ale to wiemy, że ten pociąg się zdupczył. Muszę jak najszybciej ugasić pożar. No dobra. Ogólnie to tutaj nie mamy co robić. Jedziemy na górę. Tak, tu jest fontanna. Powinienem umieścić tu dźwignię zaworu. Tutaj jest... Delfin ma coś w pysku, muszę uruchomić fontannę, aby to wydostać. A tak, tutaj to musimy rozdupczyć. I tutaj mamy to skrzydło, które jest w fontannie. Więc ja tutaj sobie kradnę te wiadro. Mówię, te pierwsze, jak dojdziemy do następnej lokacji, to dopiero będziemy ten... Ale pokażę wam coś fajnego. Nie, to? Marnujesz czas? Nie. Z tego się śmiałam. Tak, ale ogólnie my musimy sobie napełnić wiadereczko wodą. I musimy ugasić pożar. Słuchajcie, wczoraj nad tym myślałam trochę i dopiero potem chciałam ją wiadrem walnąć w głowę, albo napełnić fontannę, albo cokolwiek. Ale w końcu wymyśliłam, że muszę sobie ugasić pożar. Tu mam następny karteluszek. Te rzeczy mogą się przydać, muszę usunąć kratę. Tak, i my ten karteluszek sobie włożymy tu. Gdzieś powinien być jeszcze jeden. Teraz pójdziemy. Rozdupczymy naszą kłódkę. Żeby się dostać do pomieszczenia. Hyc! Patrzcie. Rozdupczyliśmy i możemy teraz wejść. Tada! I są następne minigry. Dobra. To tak.
ślimak. Na pewno był... Kutka była. O, tu był jakiś kwiatuszek, była łata. Aha, musimy wziąć ten młotek, rozdupczyć szklaneczkę. Nad tym też się myślałam. Mówię wam, ja tylko teraz tak umiem, bo potem już nie będę. Tu jest ta strzałka i w ogóle patrzcie, tu jest też taka strzałeczka, więc... Ha, 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 rękawica. Gdzie ta rękawica jest? A tu jest rękawica. Klucze to są klucze? Nie, to nie są klucze. I widzicie, wczoraj to robiłem, już nie pamiętam. Ślimak? Nie, tu jest ślimak. Widelec jest tutaj. Sztylet. Cholera. I wiecie, jak to będzie wyglądało, że ja będę szukać tego milion lat, a wy będziecie takie: tu jest, tu! No Boże, Helfi, czemu ty tego nie widzisz? Dźwignia zaworu. To ta? Nie, to nie to. To to. Okej, okay. I my już sobie znaleźliśmy tutaj wszystko. Dostaliśmy dźwignię zaworu i rękawice, okej. Okay. Teraz idziemy sobie tu. Tadam, dźwignię sobie weźmiemy. Cyk. Fontanna to bierzemy sobie. I mamy fragment plakatu. Już możemy sobie zejść na dół. I tu mamy, o. Obrazek przedstawia kolejkę górską. Pokazuje on położenie skrzydeł i związany jest z zamkiem znajdującym się w bramie. I tutaj chodzi o to, że musimy pamiętać, że te skrzydełka są do góry, a te cztery w dół. Bo zaraz zobaczycie dlaczego. A teraz idziemy tu. I tak, trzeba dodać skrzydełko. Tada! Dół, dół. Serio, a ja się wczoraj tak z tym bawiłam, musiałam się naklikać. No, i chodzi o to, że cała filozofia, że nam się tutaj otworzyły drzwi. I teraz tak. Tu potrzebuję żetonu. A tu potrzebuję biletu. Było. Ktoś zakopał zasilającą. Aha, tu było jeszcze. Mogę zdupczyć tym? Mogę. Okej. Okay. Zdupczyłam okno. Mam pieniążka. A tu potrzebuję zawór, czy dźwignę. To jest panel sterowania, który jest na razie zablokowany. Tu mam lunetę. Ja jeszcze nie bardzo odkryłam, co tu daje. Wiem, że tylko tutaj coś widać. Jakieś. To wygląda jak jakaś kapliczka taka grecka, rzymska. Sama jeszcze pamiętam, tak. I my tutaj mamy żetonik. Pyk. Nakarmimy maszynę. I nie, my chcemy stacja cedrowe wodospady. Kup. Daj mi bilet. I musimy nakarmić tutaj. Iu, 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 cyk. Zdaliśmy bilecik i teraz możemy wejść. Łopatę ukradniemy. Żeby uruchomić kolejkę górską, muszę podnieść dźwignię i włączyć zasilanie. Ok. To teraz tak. Teraz mamy łopatę. Proszę bardzo, jaka piękna animacja. To tak. To kradniemy. Tu musimy pociągnąć, żeby uruchomić, no i nam się rozdupczyło. Potrzebuję nowej linii. Okej, okay, easy peasy. To tutaj już co sobie weźmiemy, cyk. Widzicie, tutaj sobie uruchomiliśmy. To sobie ukradniemy. I teraz tak. Teraz jak już to sobie ukradliśmy, to zejdziemy sobie na naszej kle. I patrzcie. Aha, to jeszcze nie to. To sorry. To musimy ale w ogóle to było śmieszne, bo tym rośnięcie sieci zajmie za dużo czasu, a to pyk, pyk, pyk i już. Ściema po prostu. To bym chciała. I co to jest? Brzytwa. Aha, no tak. Brzytwą teraz mam siebie uwolnić. Proszę bardzo. Brzytwą tak szybciutko, a tamtymi co to jest? Cążki jakieś. Dziękuję ci, kochanie. Woda była tak lodowata, że nie czuję nóg. Spoko, Kalisi. Musimy cię rozgrzać. Cedrowe wodospady mogą być zamknięte, ale musimy tam dojechać kolejką górską. To musimy się wrócić i patrzcie, ona sobie stoi, taka cwaniara. Co ja miałam zrobić? Aha, tutaj. Proszę bardzo, linę. Naprawiliśmy. Uruchomiliśmy zasilanie. Patrzcie, cyk, 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 cyk. Tadał, magia. Teraz muszę unieść dźwignię. Dźwignię. Żeby uruchomić kolejkę górską, muszę podnieść dźwignię.
Aha. No tak, i to jest, na tym też się zastanawiałam, bo to jest tak, ręka i noga, i trzeba takie obrazki, które do siebie pasują. Na przykład tu. O, tu będzie to. Tu był gdzieś stateczek, kotwica. Gdzieś tu jeszcze powinny być kości, o. Patrzcie, jak dobrze pamiętam z wczoraj. Pszczoła, gdzieś łuk jeszcze powinien być. Kluczyk? Somewhere? O. Teraz będzie to. Pszczoła. Adam! Dobra. I patrzcie, Claire sobie wsiadła, my już wszystko zabraliśmy, tak. Podnieś dźwignię. Podniosłam. What a gloomy place. I have a bad feeling, Ethan. It feels like something terrible is about to happen. Jakaś wieża Saurona tam była w tle. O, Mroczne historie grzechy przodków. Tak się nazywa ta gra. Dokładnie. Are you coming? Oh no, Claire. Where are you? Patrzcie, jaki macho. Gdzie ona jest?